Pierwsze jednostki miar według danych historycznych liczą sobie kilka tysięcy lat. Pierwsza znana wzmianka o wzorcu metrologicznym pochodzi z 2900 roku przed naszą erą. Źródła podają, że był to królewski łokieć egipski wyrzeźbiony z czarnego granitu. Dziś obowiązujące standardy są znacznie szersze, a zarazem tak precyzyjne, że metrolodzy pracują w rękawiczkach, bo każdy miligram ma znaczenie. W Suwałkach Wydział Zamiejscowo-Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku działa od 2 lat. Strona północno-wschodnia naszej Polski była pozbawiona dostępu do usług metrologicznych. Wiele osób, w tym użytkownicy wag, taksometrów, musieli wyprawy robić bądź to do Ełku, a przede wszystkim do Białegostoku, by zalegalizować podstawowe przyrządy pomiarowe, które są stosowane codziennie w rozliczeniach. Zaledwie kilkuosobowy personel jednostki zajmuje się między innymi legalizacją wag, nawet tych domowych, ale również sklepowych czy transportowych. Wśród licznych usług są również kontrole i legalizacje chociażby dystrybutorów paliw. Usługi nie są drogie. Dla przykładu sprawdzenie kuchennej czy sklepowej wagi to wydatek nieco ponad 30 zł, co jest niezwykle konkurencyjną ofertą dla przedsiębiorców z pobliskiej Litwy. Tam bowiem zalegalizowanie zwykłej sklepowej wagi to wydatek rzędu 40 euro. Jeśli idziemy do sklepu, chcemy kupić sera na wagę, chcemy kupić kiełbasę, musimy mieć pewność, że ta gramatura, którą kupujemy, jest oparta na wzorcu państwowym. I dlatego Urząd Miar jest bardzo ważną instytucją, która przenosi od wzorca państwowego tą wielkość, kilograma powiedzmy, o którym mówimy, do tego kilograma użytkowanego w sklepie bądź litra na stacji paliw. I dlatego metrologia jest bardzo ważna, byśmy czuli się jako społeczeństwo bezpieczni, ale też i spełnia bardzo wiele funkcji, zarówno przy naliczaniu podatków, przy operacjach handlowych, też bezpieczeństwo, jeśli chodzi o ruch na drogach, tak, bo też administracja miar zajmuje się pomiarami prędkości pojazdów w ruchu. Mamy też laboratoria akredytowane, jeśli już mówimy o całym Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. Mamy laboratoria akredytowane w zakresie fotometrii, w zakresie akustyki. To są oczywiście przyrządy pomiarowe stosowane ze względu na bezpieczeństwo, ochronę życia, ochronę zdrowia pracowników i obywateli. I tutaj myślę, że ta funkcja administracji miar jest bardzo ważna. Natomiast jeśli chodzi tutaj już o Suwałki, myślę, że Wydział Zamiejscowy w Suwałkach, który notabene powstał z dniem 1 stycznia 2019 roku, jest to jednostka bardzo rozwijająca się. Dzisiaj metrologia jest dziedziną, którą poznają studenci wielu kierunków studiów, ale żadna z polskich uczelni nie kształci specjalistów metrologów. Kształcenie kadr oparte jest na szeregu szkoleń podnoszących sukcesywnie kwalifikacje osób zajmujących się legalizacją przyrządów pomiarowych. Wydział Zamiejscowy w Suwałkach dokonuje legalizacji wag analitycznych, czyli te wagi, które są w laboratoriach bardzo dokładne do analiz stosowane. Natomiast zwiększyliśmy oczywiście zakres pomiarowy tego wydziału, jeśli chodzi o masę. Wcześniej sprawdzaliśmy wagi do 300 kg. W tej chwili już można do 3 ton wagi sprawdzać bezpośrednio tutaj w siedzibie, jak również pracownicy zostali przeszkoleni. W tej chwili już samodzielnie potrafią sprawdzać wagi samochodowe, które są stosowane w różnych miejscach, powiedzmy, czy na przejściach, czy w zakładach, gdzie jest kontrola samochodów, pojazdów, które opuszczają zakład produkcyjny. Dzisiejszy personel suwalskiego oddziału to zaledwie kilka osób. W tej chwili w Wydziale Zamiejscowym w Suwałkach jest zatrudnionych 4 pracowników. Natomiast mam nadzieję, że w miarę rozwoju stanowisk pomiarowych ta liczba pracowników będzie się zwiększała. Siedziba Suwalskiego Wydziału Zamiejscowego znajduje się w do niedawna siedzibie Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Pułaskiego 73.